Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Akademii Rotenso, a dzisiaj naszym gościem jest Paweł Krok, Product Manager do spraw klimatyzacji firmy Rotenso. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy na temat etykiet energetycznych klimatyzatorów. Niby temat wydaje się prosty i łatwy, ale jak się jemu bliżej przyjrzeć, to już taki nie jest. Tak, warto na ten temat porozmawiać, ponieważ coraz więcej użytkowników zwraca uwagę na energooszczędność urządzeń oraz na etykiety energetyczne. To objaśnijmy, z czego się składa taka etykieta energetyczna, co na niej znajdziemy, jakie parametry i jak je interpretować. Na początku warto opowiedzieć o tym, że w 2021 roku Unia Europejska wprowadziła zmiany, jeśli chodzi o klasyfikowanie urządzeń domowych AGD i RTV pod kątem energooszczędności. Zmiany te dotyczą klasyfikacji urządzeń. Aktualnie klasy te rozpoczynają się od litery G do litery A. Można zauważyć, że urządzenia, które wcześniej charakteryzowały się klasą A z trzema plusami, aktualnie klasyfikują się pod literką C, co oznacza, że tak naprawdę producenci urządzeń elektrycznych są motywowani do tego, aby produkować urządzenia jeszcze bardziej energooszczędne. Ale jak patrzymy na etykiety energetyczne klimatyzatorów, to dalej producenci posługują się oznaczeniami A z dwoma plusami lub A z trzema plusami. Tej grupy produktów te zmiany aktualnie nie dotyczą, natomiast docelowo w przyszłości zmiany te będą analogiczne jak w urządzeniach domowych AGD i RTV. Natomiast data wprowadzenia tych zmian dokładna na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znana. To omówmy krok po kroku, jak wygląda etykieta efektywności energetycznej klimatyzatora. Oczywiście. U góry po lewej stronie znajdziemy symbol, logo producenta. Poniżej po prawej symbol jednostki wewnętrznej i symbol jednostki zewnętrznej. Schodząc poniżej w lewo widzimy parametry dla trybu chłodzenia. SER, czyli sezonowy współczynnik efektywności energetycznej, podawany jest odpowiednią klasą. Jeśli urządzenie posiada klasę A z trzema plusami, to wiemy, że posiada ono wskaźnik równy lub większy od 8,5. To przy okazji wyjaśnijmy, że wskaźnik SER jest to stosunek wyprodukowanej mocy chłodniczej do pobranej energii elektrycznej. Zgadza się. Po prawej stronie etykiety energetycznej podawane są analogiczne dane, natomiast dla trybu ogrzewania. SCOP, czyli sezonowy współczynnik efektywności energetycznej, podawany jest odpowiednio w klasach. Jeśli współczynnik ten wynosi 5,1 lub jest większy, urządzenie otrzymuje klasę A z trzema plusami. Jeśli natomiast współczynnik jest równy lub większy od 4,6, urządzenie otrzymuje klasę A z dwoma plusami. Patrząc na naszą przykładową etykietę energetyczną, to w trybie ogrzewania mamy podane aż dwie klasy. Przykładowo tutaj na etykiecie dla modelu Rotenso Versu mamy podaną klasę A z trzema plusami i A z dwoma plusami. Mógłbyś wyjaśnić, dlaczego tak jest? Etykieta może zawierać dane dla trzech różnych stref klimatycznych. Patrząc na dole po lewej stronie, oznaczone kolorem przypominający czerwony, mamy podane parametry dla strefy klimatu ciepłego. Po środku, kolorem zielonym, oznaczone są parametry podawane dla klimatu umiarkowanego, czyli klimatu, dla którego również zaliczana jest Polska. I po prawej stronie, kolorem niebieskim, oznaczona jest strefa klimatyczna chłodna. Spoglądając niżej, pod klasami energetycznymi mamy podano kolejno parametry, takie jak projektowe obciążenie cieplne, które podane jest w kilowatach i tutaj również ważne jest, by nie mylić tego parametru z wydajnością grzewczą urządzenia. W kartach katalogowych klimatyzatorów ten parametr jest opisany jako obciążenie cieplne. Jest to przyjęte projektowe obciążenie cieplne na cele obliczeniowe parametrów, które znajdujemy na etykiecie energetycznej dla trybu ogrzewania w ujęciu sezonu grzewczego. Dalej widzimy SCOP, czyli sezonowy współczynnik efektywności energetycznej dla ogrzewania w danym klimacie. Oraz poniżej mamy sezonowe zużycie energii elektrycznej w ujęciu całego sezonu grzewczego zgodnie z normami i założeniami ustawodawcy. Spoglądając na mapę Europy umieszczoną na etykiecie, to uważne oko dostrzeże, że Polskę zakwalifikowano tam do strefy chłodnej, a nie do strefy umiarkowanej.
Tak to wygląda, natomiast formalnie rzecz biorąc, Polska należy do strefy umiarkowanej. Mapkę znajdującą się na etykiecie energetycznej należy traktować wyłącznie poglądowo, ponieważ jest to szablon narzucony przez ustawodawcę i taką samą etykietę, to znaczy jej szablon, możemy znaleźć u wszystkich producentów urządzeń klimatyzacji. Warto pamiętać, że producenci mają obowiązek podawania parametrów na etykiecie energetycznej wyłącznie dla tych stref, dla których urządzenie jest dopuszczone do sprzedaży. Zastanawiała mnie jeszcze jedna rzecz podawana na etykietach, mianowicie przy niektórych modelach klimatyzatorów sezonowe zużycie energii w trybie grzania jest niższe w klimacie umiarkowanym niż w klimacie ciepłym. Trochę to przeczy logice. Tylko na pierwszy rzut oka, tak faktycznie może się zdarzyć. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, założenia dla każdej ze stref klimatycznych są całkowicie inne. Inne są temperatury pracy urządzenia, inne są ilości godzin pracy urządzenia. Dokładne dane na ten temat obliczeniowe znajdziemy w dyrektywie Unii Europejskiej 626 dzielonej na 2011. Po drugie, zasady urządzenia o podwyższonych parametrach grzania skonstruowane dla strefy klimatycznej umiarkowanej lub chłodnej będzie charakteryzowało się większą konsumpcją energii w strefie ciepłej, ponieważ przy takiej budowie urządzenia, to znaczy jego podzespołów i softu, można powiedzieć, że jednostka będzie miała zbyt duży zapas mocy w stosunku do zapotrzebowania cieplnego w klimacie ciepłym. Skutkować to będzie gorszą modulacją oraz częstszym taktowaniem urządzenia, a finalnie większym zużyciem energii. Klimatyzator jako pompa ciepła powietrze-powietrze, tak jak każda inna pompa ciepła, powinna być dobrana możliwie precyzyjnie w punkt po to, aby była energooszczędna. Po trzecie, w każdej ze stref klimatycznych jest wyznaczane inne zapotrzebowanie na moc grzewczą pomieszczenia w temperaturze biwalentnej. Oznacza to, że pomieszczenie przyjęte na potrzeby testów dla każdej ze stref są różne i charakteryzują się odmiennymi stratami energii cieplnej. Temperatury biwalentnej brzmi to bardzo skomplikowanie. Postaram się to wyjaśnić na konkretnym przykładzie etykiety energetycznej dla modelu Rotenso Verso Pure, gdzie współczynnik zapotrzebowania na moc cieplną wynosi 2,5 kW dla temperatury biwalentnej minus 7, czyli dla klimatu umiarkowanego. Oznacza to, że pomieszczenie projektowe, na którym odbywały się testy i badania, dla których dane mamy umieszczone właśnie na etykiecie energetycznej, są przeprowadzane na pomieszczeniu, gdzie zapotrzebowanie na ciepło wynosi 2,5 kW mocy cieplnej. Przy temperaturze biwalentnej zewnętrznej minus 7 stopni na zewnątrz oraz temperaturze, która jest utrzymywana stale wewnątrz pomieszczenia na poziomie plus 20 stopni. I pozostał nam ostatni parametr podawany na etykiecie energetycznej, czyli głośność jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora. Zgadza się. Z tego miejsca warto wyjaśnić, na czym polega sposób pomiaru głośności urządzeń klimatyzacji. Wykonywany on jest w komorze bezechowej w odległości 1,5 metra bezpośrednio od urządzenia. I właśnie ten wynik głośności znajduje się na etykiecie energetycznej i na kartach katalogowych urządzeń. W wyniku tych badań, czyli tych głośności, nie możemy bezpośrednio porównywać z normami głośności, na które często powołują się wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, ponieważ tam pomiar odbywa się całkowicie inaczej. Ma on miejsce wewnątrz pomieszczenia, przy zamkniętych oknach, więc są to całkowicie dwa różne parametry głośności. Zgadza się i to jest właśnie błąd przez wielu popełniany, że porównują miary ze sobą nieporównywalne, ale myślę, że to jest świetny pomysł, świetny temat na kolejny odcinek Akademii Rotenso. Zgadzam się. Z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkie osoby chcące zgłębić temat do zapoznania się z odpowiednimi dyrektywami i normami, które mówią o etykietach energetycznych i parametrach na nich znajdujących się. Bezpośrednie nazwy tych aktów prawnych umieścimy oczywiście w opisie pod filmem. Pawle, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Dziękuję również. A Państwa zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków z naszej serii Akademii Rotenso.